Słowo pouczenia, cytaty. Modlitwa a życie codzienne. Spotkanie ze mną jest najważniejszą chwilą Twojego dnia. W nim trzeba zaczynać wszystko. Wtedy będzie czas i pokój w sercu. Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa? Takie życie. Stan Twojej duszy i ciała oraz Twoje czyny. Ich przydatność dla budowania Królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla ratowania tych, co giną w grzechach swoich. Wszystko, cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi, aby miało sens i wartość, musi zaczynać się od modlitwy i kończyć się modlitwą i trwać w niej. Wszystko zaczynaj od modlitwy, a nie będzie problemów z czasem. Bóg jest najważniejszy. Modlitwa to chłonięcie Boga ze wszystkich sił i radowanie się, że jesteś i że On jest. To coraz głębsze poznanie siebie i wszystkiego w Nim, uwolnienie od uwarunkowań narzuconych przez świat, innych i samego siebie. Celem kontemplacji jest zjednoczenie się ze mną, by doskonale spełniać moją wolę w każdej chwili życia. A jedynym pragnieniem przeżyć mistycznych powinno być pragnienie rozpoznawania mojej woli i otrzymywanie mocy spełniania jej. Motywem zaś wyłącznie miłość do mnie. Zapominaj o sobie i zagłębiaj się w tej miłości. Porzucenie wszystkiego dla mnie, wszystkiego co zewnętrzne, co cielesne i co wiąże się z własną ambicją, uczuciami. Jedyną wartością odniesienia i miarą jestem ja. Kontemplacja. Wielu błędnie rozumie jej sens i cel, upatrując w niej własną przyjemność, nadzwyczajne przeżycia mistyczne, być może także po to, by zaspokoić swój egoizm i próżność. Warunki dobrej modlitwy. Jeśli się z kimś rozmawia, trzeba całą uwagę skupić na nim. Rozumieć go i czuć jego reakcję na Twe słowa, wobec mnie tym bardziej. Bądź i trwaj we mnie, nie zrażaj się tym, że moja bliskość nie zawsze jest odczuwalna, to nie powinno być dla Ciebie przeszkodą. Nie chodzi o łapczywość na doznania, ale o trwanie we mnie, ciche i spokojne, niezależne od tego, czy dam Ci poznać moją bliskość, czy nie. Ona jest zawsze taka sama, miłość, dzięki której istniejesz. Lepsza jest radość wewnętrzna w intymności ze mną, niż uzewnętrzniony entuzjazm. Jaką wewnętrzną radość, i tak widać, promieniuje na innych, nie potrzeba jej niczego dodawać. Tą radością jestem ja, kłopoty ze skupieniem. Dlaczego nie potrafię się skupić? Odeszłaś od regularnych spotkań ze mną. Zapominasz o mnie. Nie zwracaj uwagi na ludzi, ich hałaśliwość czy nadmiar słów. Podczas modlitwy przeszkadzają mi uboczne myśli. Nie tyle złe, ile niepotrzebne i głupie, rozpraszające. Pomóż mi, Panie. Pogrążaj się we mnie. Tak, ale przecież bez Twojej łaski jest to niemożliwe. Miłe mi są Twoje wysiłki. Ucz się milczenia od Maryi i proś ją, aby pomogła Ci ważyć słowa i trwać w ciszy. Trudności na modlitwie. Czy zbyt schematycznie się modlę? Częściowo tak. Możesz odmawiać mniej, ale bardziej żarliwie, ze zrozumieniem i wczuwaniem się w każde słowo. Tak, aby podczas rozmowy ze mną Twoje myśli nie błądziły gdzie indziej. Nie czas i ilość jest ważna, ale jakość, zjednoczenie ze mną podczas modlitwy. Bądź wierna mojemu słowu, także wówczas, gdy sprawia ból lub jest niezrozumiałe. Zawsze proś o światło, o pomoc z przekonaniem, że je otrzymasz. Im częściej, im bardziej świadomie człowiek prosi o pomoc Pana, Maryję, duchy i dusze opiekuńcze, tym więcej zwycięstw jest mu dane. Jeśli liczy na siebie, przegrywa,
bo nie sposób oprzeć się tak wielkiej potędze zła. Pokusa odejścia od modlitwy. Źle jest, gdy nie ma w Twym sercu modlitwy ciągłej, z której wydobywałoby się Twoje życie codzienne, wszystkie Twoje myśli, wszystkie reakcje, wszystkie czyny. Gdy jesteś w stanie modlitwy, cokolwiek wypływa z Ciebie, jest miłością i miłosierdziem, jest też mądrością i pokojem moim. Gdy cichnie w Tobie modlitwa, świadome dążenie do jedności ze mną, pozostajesz ze swoją ludzką pustką i wydobywa się z Ciebie cień grzechu pierworodnego. A może być nawet tak, że przez tę pustkę przedostaje się duch zły i uzewnętrznia się w Tobie. Nie może być w Twym sercu i w Twych myślach pustych chwil, czasu nijakiego. Nie może być zaabsorbowania tym, co zewnętrzne, co płynie ze świata bez świadomego trwania we mnie, bez wewnętrznego stanu modlitwy. Uważaj więc, dziecko moje, by intensywność Twego życia wewnętrznego rosła, by nie było spadku wewnętrznego napięcia miłości i oddania Bogu Twojemu. Póki żyjesz na ziemi, nie możesz spocząć w tym dążeniu i wysiłku. Spocząć możesz tylko we mnie, gdy dam odpocznienie Twojej duszy pogrążonej w modlitwie. Różne oblicza modlitwy. Naucz mnie modlić się żarliwie, Panie mój. Przylgnij sercem do mnie, jeśli Ci trudno, myśl o tym, co dobrego uczyniłem w ogóle i w Twoim życiu. W momentach najtrudniejszych módl się słowami głośno. W Twojej świadomości powinno być ciągłe odczucie mojej obecności z Tobą i w Tobie. Rozmawiaj ze mną i wpatruj się we mnie w każdej chwili życia, cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś. Wszystko mi oddawaj, wszystko rób dla mnie, uczyń wszystko, aby Twoje życie codzienne było na moją chwałę. Nie myśl o sobie, tylko o mnie. Wtedy ja będę myślał o Tobie i o wszystko zadbam. Także o doskonałość naszych spotkań w modlitwie i w wydarzeniach codziennych. Dziecko moje, jeśli w Twoim umyśle jest zgiełk myśli i w Twoim sercu nawałnica emocji, to walcz z tym przez aktywność modlitwy, z użyciem słów i żarliwości wielbienia, dziękczynienia, zwłaszcza za trud i cierpienie. Proś o moc i wytrwałość, o zdolność przyjęcia wszystkiego i ofiarowanie w czystości serca. Jeśli jednak czujesz, że nadchodzi w tym wnętrzu łaska ciszy, że spoczywa na Tobie moje miłosierne spojrzenie, wtedy zamknij, ucisz umysł i emocje serca i trwaj zapatrzona we mnie. Zagłębiaj się w moim spojrzeniu, abyś ogarnięta nim była cała, by przeniknęło Cię zupełnie. Trwaj w ciszy zachwytu, by nie uronić nic ze świętości tej chwili łaski, jaka jest Ci dana. To największa łaska i najbardziej wzniosły stan Twojej duszy zatopionej we mnie, który ma opromieniać czas, jaki nastanie potem, gdy powrócisz na zewnątrz za pośrednictwem zmysłów i umysłu. Modlitwa zjednoczenia. Jaka modlitwa jest najdoskonalsza? Trwanie w zachwycie, w milczeniu. Potrafi to ta dusza, która bardzo umiłowała i pragnie wszystko oddać swojemu umiłowanemu. Pytasz, jak to zrobić? Tylko pragnąć tego? Wszystkiego dokonam ja. Tylko wyrazić swoje fiat, jak Maryja. Ona nie uczyniła nic poza tym, że się zgodziła. Pragnęła i kochała. I wszystko podporządkowała tej jednej miłości, w której żyła i dla której żyła. Oddała wszystko i zaufała we wszystkim. Dlatego ona przyniosła mnie światu. Każdy człowiek może zrobić to samo, oddając się bez reszty mojej woli. Owoce modlitwy. Ile modlitwy, tyle miłości, mądrości i pokoju w Twym sercu. Ile przyjąłeś ode mnie podczas modlitwy,
tyle możesz dać, tego co warto dawać drugiemu człowiekowi. Od siebie nie masz nic do dania. Możesz przekazywać braciom swoim jedynie moje dobro, swoją pustkę lub zło piekła. Gdy prosisz, jednocześnie dziękuj, bo spełnione są Twoje pragnienia. Każda modlitwa przynosi owoce i nic się nie zmarnuje. To nic, że Ty nie widzisz jeszcze owoców. One się już zrodziły i będą dojrzewać w czasie.